Audioteka przedstawia. Akta Grozy. Warenowie. Odcinek pierwszy. Warenowie. Ich filozofia i działalność. Cześć. Nazywam się Szymon Cieśliński, a w wirtualnym studiu towarzyszą mi Michał Grakowicz. Cześć. I Hubert Spandowski. Cześć. Witamy Was w Aktach Grozy, czyli serii podcastów, w której przybliżymy Wam fakty i mity związane z filmami grozy, opartymi na najbardziej znanych przykładach zjawisk nadprzyrodzonych. Zgodnie z podtytułem audycji, cały ten sezon, to jest to i siedem kolejnych nagrań, poświęcimy działalności prawdopodobnie najbardziej znanych na świecie badaczy zjawisk paranormalnych. Chodzi oczywiście o Eda i Lorraine Warrenów. Prowadzone przez nich sprawy zyskały światowy rozgłos. To fakt niezaprzeczalny i przyczyniły się też do powstania licznych książek i filmów, zarówno dokumentalnych, paradokumentalnych, popularno-naukowych, ale też beletrystyki czy filmów fabularnych. Warrenowie i badane przez nich sprawy weszły także właśnie do popkultury. Stały się inspiracją między innymi dla produkcji z uniwersum obecności, The Conjuring Universe, Jamesa Wana, czy dla niekończącej się tak naprawdę serii horrorów o nawiedzonym domu w Emityville. To jest naprawdę przeolbrzymia seria filmów. Wprawdzie mocno oddalająca się od pierwotnej sprawy nawiedzenia, ale jakby nie patrzeć, cały czas właśnie rozrastająca się i w jakiś tam sposób popularna. I my tutaj chcielibyśmy nie tylko wyjaśnić Wam, jak te i inne teksty kultury przedstawiają zjawiska nadprzyrodzone oraz samą działalność Eda i Lorraine Warrenów, ale także dokonać tak zwanego fact checkingu. To jest dokładnie to, co nas najbardziej interesuje. To jest w miarę możliwości chcielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, czy da się dowieść, które elementy głośnych spraw nawiedzeń i opętań mogą być prawdziwe, które zaś z całą pewnością są fikcją. Tak samo, jeżeli chodzi o film, chcielibyśmy zastanowić się, które elementy filmowych historii są oparte na faktach, a które są po prostu gatunkową realizacją konwencji horroru. Zanim jednak to uczynimy, zanim powiemy głośno sprawdzam, chcielibyśmy opowiedzieć Wam troszkę o głównych bohaterach całej tej podcastowej opowieści, to jest o Edzie i Lorraine. Jak zaczęła się ich przygoda z tym, co nadprzyrodzone. Czym zajmowali się przez kilkadziesiąt lat swojej działalności, w jaki sposób zyskali rozgłos, w jakich okolicznościach, jak definiują zjawiska nadprzyrodzone, co mówią nam o świecie duchów, na te pytania odpowiemy właśnie teraz w tej audycji. Okej, okay, zaczniemy od e, krótkiej notki biograficznej. Ed Warren urodził się w 1926 roku w stanie Connecticut. I gdy Ed miał 5 lat, rzekomo zobaczył pierwszego ducha. Ducha zmarłej właścicielki domu, w którym mieszkała jego rodzina. Ponadto Ed uczęszczał do katolickiej szkoły, gdzie zdarzyło się, iż księża opowiadali o duchach, opowiadali o szatanie. W snach zaś widywał ducha ciotki, która umarła przed jego narodzinami. I to ona miała przepowiedzieć, że Ed będzie współpracował z duchownymi, ale sam nie zostanie księdzem. I tak się stało. No tak się stało, przepowiedziała mu w snach ten niezaprzeczalny fakt. Te i podobne wydarzenia skierowały jego zainteresowania ku zjawiskom nadprzyrodzonym, dlatego przez większość swojego nastoletniego życia zaczytywał się popularnonaukową literaturą na ten temat. Tak to się zaczęło u Eda, natomiast Lorraine e, z domu Moran urodziła się w tej samej okolicy rok po Edzie, ale w przeciwieństwie do swojego przyszłego męża nie widywała duchów, ale jak twierdzi przyszła na świat z darem rozeznawania duchów i proroczych wizji. Lorraine w jakiś sposób dostrzega stan duchowy danej osoby w trzech jego warstwach, odzwierciedlających jej fizyczną, emocjonalną i duchową kondycję. Widzi więc aurę, czyli widzi taką poświatę wokół ludzi. Ed i Lorraine poznali się i w 1945 roku zawarli małżeństwo. W 1946 na świat przyszła Judy Warren, obecnie Judy Spera, czyli. Ich córka. Która też się w filmach z Uniwersum Obecności pojawia jako jedna z bohaterek, o czym później też będziemy mówić. No, na pewnym etapie nawet zaczyna grać kluczową rolę. I tutaj warto zaznaczyć, że Ed i Lorraine zaczynali jako tacy. Bardzo standardowi, przyziemni tropiciele duchów i też nie do końca zdradzali sobie nawzajem swoje zainteresowania czy kompetencje. To znaczy, Ed nie przyznawał, że całe właśnie młodzieńcze lata spędził siedząc w tym temacie, a Lorraine nie od razu pochwaliła się swoim darem. I y, zaczynali, tak jak mówię, jako tacy bardzo y, zwyczajni tropiciele duchów, to znaczy od połowy lat czterdziestych. Podróżowali po kraju i malowali obrazy nawiedzonych domów. Oboje mają wykształcenie artystyczne i uczynili po prostu z tego malowania sposób na życie. Uznali, że nawiedzony dom to jest nisza, która jest niezagospodarowana, a dodatkowo jeszcze jest to nisza, która fascynuje ludzi. Więc Ed wyłapywał z gazet różnego rodzaju notki na ten temat, a następnie z Lorraine podróżował przez Stany Zjednoczone, malowali te domy, poznawali ich historię, a następnie obrazy sprzedawali i przy okazji, też rozwijali swoją wiedzę na temat zjawisk nadprzyrodzonych, bo nagle, jak sami twierdzą, zaczęli dostrzegać pewne, e, pewne reguły, zasady rządzące właśnie światem nadprzyrodzonym, pewne elementy poszczególnych historii się powtarzały i Ed zaczął to wszystko dokumentować. Co doprowadziło do tego, że w 1952 założyli nowoangielskie Stowarzyszenie Badaczy Zjawisk Spirytystycznych. New England Society for Psychic Research to jest najstarszą w Nowej Anglii grupę, no właśnie, tropicieli duchów, bo nazywamy to Stowarzyszeniem Badaczy, ale nie jest to jednak typowa placówka naukowa. I w ramach tej instytucji, która istnieje do dziś, o jej aktualnych losach może powiemy troszkę później. W ramach tej instytucji nie tylko zgromadzili grono zaufanych pomocników, ale i zaczęli w pewien sposób legitymizować swoją działalność, tak troszkę ją uporządkowali. 10 lat później doszło do kolejnego ciekawego wydarzenia w ich życiu. Bo w 1962 roku założyli tak zwane Muzeum Okultystyczne, w którym zaczęli gromadzić różnego rodzaju artefakty związane z nawiedzonymi miejscami, przedmioty uznane za przeklęte, przedmioty związane z działalnością duchów i zebrali to wszystko w jednym pomieszczeniu swojej posiadłości. Nazwali to miejsce właśnie Muzeum Okultystycznym. I to miejsce też istnieje po dziś dzień i zostało wykorzystane między innymi w, że pojawiło się w, w kilku filmach z uniwersum obecności, ale największą rolę odegrało w trzeciej części serii o Annabel, o nawiedzonej lalce Annabel, która jest taką główną ozdobą tego muzeum. Tak i tutaj jeżeli przedstawiamy historię Warrenów, no to bardzo istotnym elementem ich funkcjonowania jako właśnie demo jako specjalistów od nawiedzonych domów, okultystów, jest to, że oboje są osobami, czy byli osobami głęboko wierzącymi. Zarówno dla Lorraine, jak i dla Eda, wiara w Boga była czymś co ich napędzało z jednej strony z drugiej strony była jak sami często wspominali w różnego rodzaju wywiadach i publikacjach dla nich także tarczą i takim motywatorem do działań bo oni wielokrotnie podkreślali że to co robią nie jest związane z chęcią zysku ale z chęcią pomocy i skorzystania z tych przymiotów które otrzymali i to jest właśnie kluczowe, że oni sami siebie postrzegają jako osoby uzdolnione o określonych mocach, nazywają siebie demonologami. Tak się zresztą nazywała, tak, tak była zatytułowana książka, która została wydana na początku lat 80. i stała się... Jedną z fundamentów mitu Warrenów jako właśnie specjalistów od demonologii, i jako demonolodzy, jak sami też często wspominają, byli takimi osobami od pierwszego kontaktu. Osobami, do których ktoś się mógł zwrócić o pomoc. Oni jako specjaliści pojawiali się na miejscu, byli w stanie zebrać dokumentację, przygotować grunt pod ewentualną. Interwencję ze strony kościoła, czyli chociażby pod ewentualny egzorcyzm, no i właśnie. Oni siebie postrzegali cały czas jako tego rodzaju postacie żołnierzy na pierwszej linii frontu. I tak jak wspomniałeś Szymonie, że będziemy tutaj przychodzić przez te poszczególne sprawy, jak się spojrzy na ich historię, to widać wyraźnie, że ten szczyt ich działalności przypadał na lata 70. XX wieku. Co oni sami bardzo mocno wiążą z postępującym okresem laicyzacji i Fascynacji zachodniego społeczeństwa, głównie oczywiście mając na myśli tutaj Stany Zjednoczone, bo głównie tam funkcjonowali, było to związane z okresem Renesansu, magii, okultyzmu, zainteresowania tego rodzaju działalnością, upowszechnieniem publikacji różnego rodzaju na ten temat, gadżetów, no bo oczywiście to zainteresowanie wiele osób postanowiło bardzo szybko zmonetyzować, co zresztą Warrenowie często dosyć żartobliwie puentowali, że można było w zasadzie dotknąć różnego rodzaju okultystycznych artefaktów prawie, że w każdej Drogerii, no a to ich zdaniem prowadziło do tego, że ludzie zapraszali, co w ich doktrynie, o czym za chwilę też powiemy, było bardzo istotne: często duchy, zjawy, demony do swojego życia. No i w tych latach 70. miało miejsce kilka ich najsłynniejszych spraw. Tak jest, tak jak Szymon na samym początku powiedział, przez kolejne 7 odcinków tego podcastu będziemy kolejno przyglądać się właśnie kolejnym dużym sprawom Warrenów. I lata 70. to była sprawa rodziny Peronów, a więc inspiracja dla filmu Obecność z 2013 roku. Tym również będziemy się zajmować, czyli porównywać fakty z filmami. Sprawa demonicznej lalki Annabelle, no i odpowiednio. Filme Czy też również obecność, bo tak naprawdę cała ta sprawa znalazła się w filmie Obecność. Sprawa rodziny Hodgsonów, a więc Poltergeist z Enfield, i tutaj Obecność 2 z roku 2016, ale nie tylko, bo też był serial brytyjski Duchy z Enfield, i o tym też pewnie wspomnimy, żeby pełniejszy obraz sprawy zaprezentować, choć pewnie głównie będziemy skupiać się na tym aktualnym uniwersum obecności. Sprawa rodziny Latsów i Emityville i tutaj. Nawet na tę chwilę nie pokuszę się o e, nawet podania liczby filmów, bo pewnie do publikacji podcastu o Emityville jeszcze z pięć ich powstanie. E, sprawa rodziny Smarlów i nawiedzony dom z 1991 roku. Potem przeskoczymy do lat 80., i tutaj sprawa i proces Arniego cheyena Johnsona, które stały się podstawą do filmu Obecność 3 na rozkaz Diabła, ale także horroru z 1983 roku z Kevinem Baconem w roli głównej. Sprawa rodziny z nedeckerów, a więc nawiedzenie w Connecticut, które zainspirowało scenariusz filmu Udręczeni z 2009 roku. Tak, troszkę tego było. No i tutaj, tak jak wymieniałeś Hubercie te wszystkie sprawy, no to na pewno trzeba podkreślić, że tym przełomowym rokiem dla Warrenów stał się rok 1975 i sprawa Amityville, która dzięki medialności laców, dzięki medialności całej sprawy i tym, że bardzo szybko telewizje podchwyciły temat, stała się sprawą przełomową. Dla samych Warrenów, ale także nakręciła, no można powiedzieć, spirale tych różnych śledztw i, i mody na okultyzm w tamtym okresie. To będzie widać przy innych sprawach, bo chociażby właśnie wspomniana przez ciebie. Wcześniej ta sprawa Poltergeista z Enfield też już będzie nosiła echa Amityville. No i ta sprawa jest też o tyle istotna w historii Warrenów, że oni. Tak osobiście, prywatnie. Tak, dla tak, nich. osobiście, prywatnie dla nich. W demonologach wspominają oni bowiem, że właśnie przy okazji sprawy z Amityville po raz pierwszy spotkali się z demonicznym duchem nieludzkim. Czym jest... Bezpośrednio. Tak, czym jest demoniczny duch nieludzki, no to pozwolimy zaraz przybliżyć, jak wygląda ta nomenklatura u Warrenów. Ta sprawa ma więcej osobistych związków, bo przed lat sami mieszkali tam Defoe i Roland Defoe zabił całą swoją rodzinę w tym samym czasie, w którym zmarła matka Eda Warrena i zresztą podaje się chyba nawet tę samą godzinę, 3.15, ale to to już tam um, gdzieś tam w okolicy, także o tym też Ed wspomina, jak, jak to dla niego osobista sprawa, natomiast Emmy will e, i nie tylko tak naprawdę pokazuje i, i, i chciałbym też to zaznaczyć, że w naszych podcastach nie będziemy skupiać się tylko na Warrenach, bo Warrenowie tam wykroili swój kawałek tortu tak naprawdę na finiszu całej sprawy. E, i, I to się tyczy też, tak umówmy się, wielu innych spraw, o których wspomniałem, także w następnych podcastach będziemy przybliżać tak naprawdę całą historię, a Orenowie czasami będą mieli tylko cameo, gościnny występ w tym podcaście. Tak. I ten okres, o którym teraz mówimy, to też moment, w którym nasze małżeństwo zaczęło zajmować się działalnością popularyzatorsko-dydaktyczną, jeśli można to tak ująć. Chodzi o to, że nie tylko jeździli po potencjalnie nawiedzonych miejscach, nie tylko działali, jak to wspomniałeś, Michale, na pierwszej linii frontu, to jest, yy, odwiedzali osoby, które zgłaszały problemy. I szukały pomocy, właśnie w kontekście zjawisk nas przychodzonych, ale też jeździli po uczelnianych kampusach w całym USA z wykładami, które miały przestrzegać przed okultyzmem. Tak, oni nawet znów nawiążę do demonologów, wspominają o tym, że wedle ich wiedzy to właśnie studenci byli tą grupą społeczną, najbardziej podatną na działanie duchów i na okultyzmy, stąd właśnie zgodnie z tą swoją działalnością misyjną wybrali sobie kampusy uniwersyteckie jako miejsce swoich wykładów. Ale to też jest element, który przewija się w filmach i to w wielu z uniwersum mhm. obecności. I to w związku też z tymi występami zaczęli także pojawiać się z prelekcjami poza uczelniami i coraz częściej bywali w radiu i telewizji. Tak, nie mówię już o tym, że zaczęli też samodzielnie przygotowywać różnego rodzaju nagrania gdzieś tam je upowszechniać, ale także byli coraz częściej zapraszani, stali się właśnie takimi rzeczywiście personami medialnymi. No samo emityville się zaczęło od tego, bo oni tam nie znaleźli się przypadkiem. To dziennikarz e, telewizyjny zaprosił ich i nie tylko ich i tak naprawdę cały ten seans był e, rejestrowany przez telewizję. I ten boom trwał jeszcze przez chwilę w latach 80., ale już koniec lat 80., 90. to takie wolne wygaszanie tej działalności. To znaczy Ed i Lorraine kończą wtedy 60 lat. Ich nowoangielskie stowarzyszenie badaczy zjawisk spirytystycznych funkcjonuje wprawdzie dalej, ale już nie podwodzą samych Warrenów. Oni oczywiście tam pomagają, są zaangażowani, jeszcze biorą udział w różnych spotkaniach, ale tak naprawdę całą inicjatywę przejmuje ich współpracownik i jednocześnie zięć, mąż ich córki, czyli Tony Spera. A po śmierci Eda w 2006 roku, Lorraine zgadza się na współpracę z New Line Cinema, to jest de facto z Warner Bros., z wielkim studiem filmowym. I właśnie dzięki temu w 2013 pojawia się pierwszy film z tak zwanego Uniwersum Obecności. Zaś po śmierci Lorraine w 2019 roku, bo niestety oboje. I Ed, i Lorraine już odeszli z tego świata. Po jej śmierci z przejął wspomniany już zięć. Niedawno zresztą nawet strona internetowa stowarzyszenia, która właśnie w swoim adresie www nie ma na przykład skrótu od nazwy, tylko był to zawsze adres warrens.net. Ta strona internetowa, wprawdzie domena cały czas istnieje i działa, ale przenosi nas na nową stronę główną, to jest tony.spera.com. No i tak jak przybliżyliśmy tutaj historię Warrenów, krótką biografię i to, jak te ich losy się potoczyły, to możemy przejść do drugiej, drugiego ważnego elementu w tym wprowadzeniu, a mianowicie do tego postrzegania zjawisk paranormalnych przez Edda i Lorraine. I tak jak wspomniałem wcześniej, oni byli bardzo głęboko wierzącymi katolikami, i to właśnie na fundamencie wiary katolickiej budowali swoje przekonania i pojmowanie zjawisk nadprzyrodzonych. Również wspomniałem chwilę temu, że w związku z tym wyróżniali tak naprawdę dwa rodzaje duchów, czyli duchy ludzkie oraz duchy nieludzkie. I o ile te duchy ludzkie oni traktowali jako. W zasadzie niegroźne zjawisko, które mogło być związane z tym, że dusza człowieka po jego śmierci nie odeszła i pragnęła skomunikować się z, nie wiem, ze swoimi bliskimi, chociażby. I to nie miało związku z jakąś mroczną inteligencją, jak oni często określali te nawiedzenia demoniczne. Natomiast problemem, z którym oni się zmagali i walczyli zawodowo przez większość swojego życia, były właśnie duchy nieludzkie. Nieludzkie, czyli istoty którym nie zdarzyło się chodzić po Ziemi w ludzkiej postaci. To założenie wynika bezpośrednio z tego, że oni identyfikowali te duchy nieludzkie z demonami, czyli wychodzili od aniołów, które zostały potępione przez Boga, strącone do piekieł, no i funkcjonowały w demonicznej postaci. I uważa się w tej ink nomenklaturze, że właśnie te duchy nieludzkie obdarzone są Negatywną, diaboliczną inteligencją, to po pierwsze, a po drugie, pałają nienawiścią zarówno do człowieka, jak i do Boga, i wszystkie rzeczy, które dokonują tutaj w trakcie swojego pobytu na Ziemi, są skierowane właśnie najpierw na człowieka, aby złamać jego ducha i go doprowadzić do potępienia, a oczywiście, żeby suma summarum naigrywać się w ten sposób z. Boga. Ja tu tylko wtrącę jedną rzecz, Michale. Bo ciekawy jest fakt, że duchy ludzkie też mogą być uciążliwe, ale właśnie to jest ta różnica, że duch ludzki jest tym bytem, który po prostu jest niezauważany. Ma jeszcze coś do wykonania na ziemi, albo nawet nie zauważył, nie zdaje sobie sprawy z tego, że zmarł jest. Właśnie bytem, który pozostał po śmierci człowieka, i nie może czy nie potrafi odejść, i jeżeli jest złośliwy, jeżeli w jakiś sposób przeszkadza, dokonuje jakiejś dewastacji w mieszkaniu, nie wiem, jaki hałasuje, etc., to wynika to z tego, że chce zwrócić na siebie uwagę, także że jest irytowany tym, że jest ignorowany. Natomiast duch demoniczny, nieludzki, zawsze chce po prostu tej krzywdy, tak, więc mamy zupełnie inną motywację w obu przypadkach, i w związku z tym też jest bardziej niebezpieczny. No a jakie są oznaki pojawienia się tego nieludzkiego ducha w, w, w tej nomenklaturze w Hubercie, może byś nam przybliżył. No to tak, po pierwsze, intensywność światła słabnie. Po drugie, robi się chłodno, temperatura spada. Po trzecie, odgłos zawodzenia wiatru lub albo i. Stukot, pomruk, zapach siarki, postać gęstej, czarnej masy, większa od sylwetki człowieka. I to są takie kluczowe oznaki duchów nieludzkich. Natomiast pomaga. Woda Święcona plus znak Krzyża. Tak, no to jest związane bezpośrednio właśnie z tą wiarą w Boga. I choć wydaje się to może na pierwszy rzut oka śmieszne, no to właśnie w opinii i jak to mówią Muranowi z ich własnego doświadczenia ta Woda Święcona, żarliwa modlitwa, znak Krzyża to są te elementy, które mogą pomóc w walce z tym. Nieludzkim duchem, czyli z demonem, bo właśnie takim mianem określają te demoniczne, nieludzkie duchy. Natomiast te ludzkie duchy, no to są po prostu pospolite zjawy. I tutaj też właśnie widać pewnego rodzaju konsekwencje. To znaczy, tak jak wiemy, że te demony nienawidzą ludzi i Boga, to też oprócz tych objawów takich czysto fizycznych, tych związanych właśnie z oświetleniem, temperaturą, zapachem, pojawiają się różnego rodzaju bluźnierstwa dosłowne lub symboliczne i właśnie takie złorzeczenie wprost Bogu, a właśnie leczy to. Pokazanie, że Bóg jednak jest silny, tak i używanie tych atrybutów kościelnych, i mówiliśmy o tych przejawach działalności, że ludzkie duchy de facto mogą być uciążliwe, ale niekoniecznie doprowadzają do krzywdy. Tak, właśnie jeżeli mamy do czynienia z tym duchem nieludzkim, no to on rzeczywiście ma dużo potężniejszy. Potencjał, arsenał działań, możliwości, bo może wzbudzać pożary, wybuchy, dematerializację różnych obiektów, teleportację ich, lewitację nawet większych przedmiotów. Duch ludzki może przewrócić, nie wiem, książkę na regale, tak, zrzucić coś ze stołu, ale niekoniecznie na przykład podniesie lodówkę czy samochód. A duch demoniczny już rzekomo takie możliwości, taką siłę, taką moc posiada. No i w przypadku tych duchów nieludzkich, demonów, Ed Warren zwykł mawiać, że zawsze tego rodzaju aktywność dzieli się na kilka podstawowych faz. Pierwszą fazą jest nawiedzenie, czyli to jest takie bazowe uciążliwości, jakieś pustukiwanie, zimno, zapachy i tak dalej tak dalej. Drugą fazą jest dręczenie, kiedy dochodzi do eskalacji różnego rodzaju zjawisk i wszystkie one są skierowane już do, w kierunku osób, na przykład zamieszkujących daną lokalizację. I trzecią fazą jest opętanie, w skrajnym wypadku śmierć czyli ostatnia faza, która ma doprowadzić do tego, że dana osoba zostanie właśnie opętana i no, będzie trzeba podjąć się w skrajnym wypadku egzorcyzmów, aby tego demona, nieludzkiego ducha, z danej osoby wypędzić. Mm -hmm. i jeszcze wracając do tych duchów ludzkich ciekawy jest ten wątek poświaty aury i w ogóle świecenia bo oprócz tego, że Lorraine rozpoznaje aurę jako taką to jest bardziej wyczulona na postrzeganie duchów które zdaniem Eda jej męża manifestuje swoją obecność wykorzystując energię świetlną człowieka ale także Energię cieplną i elektromagnetyczną przestrzeni, w której się znajduje. To znaczy, jeżeli mamy odpowiednią ilość. Tego rodzaju energii, to wyłania się kształt lub kontur istoty, tego bytu, jest podobny do ludzkiego, aczkolwiek niekoniecznie musi wyglądać dokładnie tak jak ta osoba, bo sam wygląd ducha zależy wyłącznie od jego wyboru, ewentualnie od tego, jak siebie postrzega, właśnie w jakim jest stanie psychofizycznym to jest może złe określenie tutaj, ale właśnie chodzi o te okoliczności śmierci. No i to jest też ciekawe z tego punktu widzenia, że tutaj używa sformułowania takie jak energia cieplna na przykład, czyli coś, co by wskazywało na naukowe konotacje tego stwierdzenia, co jest o tyle w sprzeczności właśnie z tą doktryną Warrenów, bo oni tak naprawdę stali cały czas na stanowisku że owszem, nauka może starać się badać zjawiska paranormalne, ale tylko właśnie poprzez wiarę, poprzez modlitwę, poprzez praktyki religijne jesteśmy w stanie je w pełni poznać, zrozumieć i z nimi walczyć, bo nauka w starciu z prawdziwymi zjawiskami paranormalnymi w opinii Warrenów staje się bezradna. Ja tu tylko dokończę, że można byłoby się wydawać, że duchy więc potrzebują ludzi, żeby w ogóle zaistnieć, ale ta teoria ma też drugą odsłonę, to znaczy duchy mogą się pojawić, także manifestować, w, na przykład w wilgotny dzień, w trakcie mgły czy w trakcie burzy, gdy w powietrzu dzięki wyładowaniom pozostaje energia elektryczna, to zdaniem Edal duchy mogą wykorzystać także tę. Energię, żeby właśnie się zamanifestować. I mam jeszcze rozróżnienie, skoro już tak wchodzimy w takie detale. Jeżeli da się rozpoznać rysy takiego ducha, to mówimy o zjawie, jeżeli nie, to mówimy o widziadle. Ty mówiłeś o pogodzie, a w sumie w Emityville na samym początku jest wspomniane również o architekturze, że nawet niektóre domy poprzez to, w jaki sposób są zbudowane, sprawiają, że prądy, które przez nie przepływają, mogą doprowadzić do pojawiania się właśnie yy, takich yy, duchów. Bytów, tak. No A. tak, no tak jak jesteśmy przy Amityville i właśnie przy tym podejściu i nomenklaturze podziałach na różne formy komunikacji duchowej z drugą stroną, no to Warrenowie twierdzili, że posiadają liczne materiały, wideo, zdjęcia, nagrania, które dokumentują właśnie tego rodzaju zjawiska. Przy czym, no tak jak też w kolejnych odcinkach będziemy o tym dyskutować no dużo trzymają można powiedzieć jak to było stare powiedzenie karty przy orderach i duża część z tych materiałów Nigdy tak naprawdę nie ujrzała światła dziennego, tylko pozostała w ich prywatnej kolekcji. No i tak naprawdę, tak jak wspomniałeś Szymonie, że Tony Spera w tej chwili przejął schedę po, po Warrenach. Przez kilka lat w zasadzie nic się nie działo w tym względzie w tej chwili. Znów zaczynają się pojawiać pewne materiały publikowane z ich wcześniejszych spraw, no więc pytanie, czy czegoś więcej się w najbliższych miesiącach, latach doczekamy. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo prawda jest taka, że na początku tej działalności dydaktycznej Ed i Lorraine Prezentowali w trakcie tych spotkań na żywo dużo więcej materiałów, a z biegiem czasu zaczęli tę działalność ograniczać w tym zakresie i tłumaczyli to w taki całkiem rozsądny sposób, bo powiedzieli, że jeżeli organizują takie spotkanie, zwłaszcza dla dużej ilości osób na jakiejś studenckiej auli uniwersyteckiej, czy na jakimś otwartym placu, gdzie rzeczywiście może przyjść każdy, to istnieje duża szansa na to, że w tłumie pojawią się osoby podatne na wpływ złych mocy, duchów, czy osoby. Które świadomie będą chciały jakoś zainicjować kontakt ze złem, czy po prostu będą na tyle wrażliwe, że to się zadzieje bez ich? wiedzy i świadomości. No i rzeczywiście umówmy się, puszczanie taśm z nagraniami, czy to wideo, czy tylko audio, z różnymi właśnie wypowiedziami demonów potencjalnych, to rzeczywiście mogłoby być niebezpieczne, ale tutaj Hubercie zaśmiałeś się i ja też trochę się śmieję pod nosem, bo gdy dojdziemy do losów lalki Annabel, no to dowiemy się między innymi, że ta lalka wcale nie jest tak dobrze zabezpieczona w muzeum, ale też jest czasem wyprowadzana na pewnego rodzaju Rdzaju spacerki, co trochę znowu stoi w sprzeczności tutaj z tym ukrywaniem nagrań. Ale to w swoim czasie. No zaśmiałem się, bo, bo... Sensowne, jak najbardziej sensowne, ale i, i jakże bezpieczne dla nich, nie? E, natomiast tak. my, może nie mamy wglądu do tych nagrań, ale umówmy się. Wszystkie te sprawy mają już, e, to są sprawy z długą brodą i one zostały przedstawione na wiele sposobów, przez wiele źródeł i, i my możemy te źródła sobie przejrzeć. E, w Polsce mamy dostęp do wielu książek, ale nie tylko. Internet daje naprawdę duże możliwości, i nawet jeśli nie mamy tych nagrań, to możemy przeanalizować daty, przeanalizować fakty i tak dalej. Archiwa gazetowe, to, tak. To nie jest tak, że my jesteśmy sceptycznie nastawieni do tego, to też nie, nie, nie jest tak, że my z, z drugiej strony jesteśmy ślepowierzący. Nie będziemy raczej wchodzić w to, jak my postrzegamy tego typu zjawiska, a, a raczej analizować historię, analizować fakty i porównywać ją ewentualnie z z filmami, jak to zostało przedstawione szerszej publiczności, już w filmach fabularnych. Natomiast przez brak odpowiedniego wykształcenia, my też nie będziemy zagłębiać się w kwestie teologiczne. Podkreśliliśmy tylko, że według książki Gerarda Britla, Demonolodzy oraz całego marketingu uprawianego przez samych Warrenów wynika, że z ich doświadczeń korzystał między innymi Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych, a Ed, co jest podkreślane w wielu e, sloganach reklamowych książek czy filmów, miał być jedynym świeckim demonologiem uznawanym przez Watykan. I o ile rzeczywiście zaprzyjaźnieni księża współpracowali z Warrenami, a Warrenowie współpracowali z nimi, tak trudno stwierdzić, czy współpraca ta miała charakter oficjalny, czy to faktycznie uh -huh. było zatwierdzone przez Watykan przez Kościół Katolicki? Nie ma dowodów na uznanie i, i, i tym samym aprobatę dla działalności Eda Lorena e, przez Watykan. E, no i byłoby to zresztą dziwne, biorąc pod uwagę publiczny i medialny charakter całej działalności e, małżeństwa Lorenów. No tak jak twardych dowodów tutaj na to, że kościół katolicki uznawał Eda Warrena jako tego świeckiego egzorcystę, demonologa, to nie znajdziemy, tak tutaj jest jeden ciekawy wątek, dlatego że oczywiście egzorcyzmy jako... Instytucja jako forma walki z demonami jest określona sztywnie czy skodyfikowana w kodeksie prawa kanonicznego, i także jak się przyjrzy instytucji egzorcyzmów, no to znajdziemy jeden ciekawy wątek. A mianowicie w 1985 roku Kongregacja Nauki i Wiary, czyli jedna z instytucji watykańskich, która zajmuje się właśnie doktryną. W osobie nikogo innego, tylko Josefa Ratzingera, czyli przyszłego papieża Benedykta XVI, wystosowała list, który także jest często przywoływany w kontekście skodyfikowania egzorcyzmów, w którym to powołują się na to, że właśnie. Spływa do kongregacji Nauki i Wiary bardzo wiele zapytań, jak należy traktować egzorcyzmy świeckie i, i, i jak podchodzić do tego, co się dzieje na świecie. No Myślę, że tutaj właśnie to całe zainteresowanie okultyzmem, demonologią, ten medialny szum, satanik panik, który w latach 80. się przelewał przez Zachód. oraz okres działalności Eda i Lorraine. Oczywiście, to jest właśnie ten sam czas. Tak. To nie jest wszystko bez znaczenia. i i właśnie ten list, który wystosowała Kongregacja Nauki i Wiary, jednoznacznie podkreśla, że egzorcyzmy mogą być, mogą się odbywać tylko za pośrednictwem wykwalifikowanych księży i tylko i wyłącznie za wyraźną zgodą biskupa czyli tenże list, który no, przypada bezpośrednio na jeszcze ten najbardziej aktywny okres funkcjonowania Warrenów, no, stawiałby to uznanie Eda Warrena jako świeckiego egzorcyzmy przez Kościół katolicki pod dużym znakiem zapytania. Tak, zwłaszcza, że... Y to konkretne pismo nie jest rzeczą nową, która powstała wtedy, a jak gdyby precyzującą zapisy właśnie z KPK, mhm, tak? czyli dokładnie. kodeksu prawa kanonicznego i to tego wcześniejszego z 1917 roku i późniejszego z 1983 roku. To jest po prostu wyszczególnienie tego konkretnego wątku. A jeszcze, żeby zarzucić tutaj wędkę na przyszłe odcinki, cały ten wątek religijny i tego styku pomiędzy Warrenami a Kościołem Katolickim jest o tyle interesujący, że kiedy na przykład będziemy mówić o sprawie rodziny Smarlów, no to tam widać jak to wszystko się ciekawie plecie. Bo jedną z istotnych postaci po stronie kościelnej, która brała udział w tamtych wydarzeniach, jest. Biskup, który w zasadzie od któregoś momentu był w wyraźnym konflikcie z Watykanem, czyli tutaj te przywoływane też pisma właśnie watykańskie, stolicy apostolskiej jako tej instytucji centralnej, no widać, że mogły być pewnie w, sta w samych Stanach Zjednoczonych różnie traktowane przez różne odnogi, gałęzie Kościoła Katolickiego. No to będzie pieśń przewodnia pewnie też, bo w takim Emmy rola księdza jest bardzo istotna. Sama książka pokazuje nam równolegle historię Laców i historię księdza, który jest zaangażowany w tę sprawę, co prawda minimalnie, bo on tylko raz pojawił się w tym domu, ale ten byt oddziaływał na niego z dużej odległości i on też raz wystąpił publicznie, co prawda już po wszystkim nie? raz wystąpił publicznie, co prawda zacieniował a potem się z tego wycofał. I w książce mamy tak naprawdę zmienione nazwisko. Nie wiemy, czemu się wycofał, ale nawet sama książka Mówisz nam pokazuje... Mówisz o książce J.A. Ansona, tak? Emity tak jest, Emityville ale... Horror. Sama książka nam pokazuje, że gdy on był w trakcie tych wydarzeń, to raczej jego koledzy patrzyli na niego dziwnie i on był odsuwany i w zasadzie zabroniono mu już kontaktować się z lacami i tak dalej. Mhm. I my tutaj chcielibyśmy w tej audycji Udzielić głosu wszystkim stronom, bo Warrenowie prezentują swoje wydarzenia w jeden sposób, ale też mają swoich krytyków. Między innymi także inni badacze zjawisk nadprzyrodzonych, jak na przykład Perry De Angelis, Steven Novella, Joe Nickel czy Benjamin Redford twierdzą, że te najgłośniejsze sprawy naszego małżeństwa z Nowej Anglii to zwykłe oszustwa. De Angelis i Novella założyli nawet w 1996 bodajże Nowoangielskie Stowarzyszenie Sceptyków New England Skeptical Society w skrócie NISS. I naszym zadaniem, które sami sobie postawiliśmy, będzie zestawienie tych różnych, czasami opinii, czasami faktów ze sobą i dojście do jakichś wniosków końcowych. I zestawienie tego wszystkiego z filmami, bo to będzie akurat mój konik. Popkultura też tutaj będzie odgrywała istotną rolę w tych podcastach. Tak, także tutaj będziemy prezentować tak naprawdę spojrzenie z trzech różnych punktów widzenia, bo będziemy mieli Warrenów, z tym fundamentem w postaci słynnej książki Demonolodzy, która się ukazała w 1980 roku, czyli też jeszcze w szczycie popularności Warrenów. Z drugiej strony różne dzieła i dokumenty sceptyków, no i z trzeciej strony właśnie ta ulubiona przez Huberta popkultura. Tak, Hollywood. No, jeżeli ciekawią was tego typu wątki, tak, jeżeli zastanawiacie się, co mówią źródła zewnętrzne, co twierdzą Warrenowie, co twierdzą ich sceptycy, a co z tym wszystkim robi Hollywood, które sceny z filmów są wymysłem scenarzystów, a które nawiązują do relacji rodzin zamieszkujących nawiedzone posiadłości, to tymi kilkoma oraz kilkoma innymi kwestiami będziemy się zajmować w kolejnych siedmiu odcinkach audycji Akta grozy Warrenowie. Już w drugim epizodzie. Przyjrzymy się sprawie rodziny Peronów i ducha niejakiej Batshiby. Tak, tego właśnie upiora, którego mogliście podziwiać w pierwszym filmie Obecność. To już za tydzień. Na dzisiaj Wam dziękujemy. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć. 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 Audioteka, dziękuję za wysłuchanie odcinka podcastu Akta Grozy Warenowie. Autorzy Michał Rakowicz. Hubert Spandowski, Szymon Ciśliński, czołówkę i tyłówkę czytał Piotr Opoka, muzyka motywu przewodniego Universal Production Music. Zapraszamy do pozostawienia swojego komentarza. Audioteka. Dobrze opowiedziane historie.